Dzień dobry, witam wszystkich kolegów hodowców. Tu słońce świeci, przyjechałem dzisiaj z Polski rano, nad ranem, przed pierwszą w nocy. Mój tu młody kolega opiekun, przedstaw się Wojtek. Dzień dobry, witam. Wojtek z tej strony, pomocnik pana Sławka, tak można powiedzieć. 5 dni karmi mojego łąbki. 5 dni, jak nie 6 dni. 6, a mój, że 6 nawet. 6 dni. Co więcej, łąbki widać, że zadbane. Myślę, że nie przekarmię, ważne, że głębi nie przekarmiać. To bierze dla pana Wojtka. Dziękuję bardzo. Koperta, podziękowanie. Dziękuję, dziękuję. I wypuszczamy głąbki, przejdziemy do domu. W sumie teraz moja córka jest. Myślę, że zdaje, że tym razem nagra. No dobra, to dobry lot. Pozdrawiam wszystkich. A co drugie, dzisiaj jak się mówi, ja spałem, moje gołębie leciały w Grecji. Przed finałem, jak się mówi, pierwszy gołąb usiadł, moje, kto nie wierzy, sprawdzić obrączkę 02899 i drugi gołąb przed finałem, semifinale. Grecja to jest po prostu takie coś. No, wiadomo, może trochę za wcześnie udało, usiadły, lepiej na finale by tak usiadły, ale to mi się daje, to nie pierwszy, nie ostatni gołębnik, jeszcze i tam finał i jeszcze z tego co naliczyłem, jak przyjechaliśmy z Wojtkiem, to ile 9 czy 8 gołębników obstawiłem. Dwa w Niemczech, jeden w Grecji i 6 w Polsce. Jak dobrze należyłem, wiadomo, też nie sam, nie powiem, bo nie sam, dużo z kolegami i sam, na Mazurach w tym roku sam, a tak to dużo z kolegami. Na ten Polish Majster też chyba sam, jak się mówi, wiadomo, nieważne. Moje gołębie lecą i tak dalej. Pozdrawiam, wypuszczamy, wypuszczę Wojtek minutę, nagramy, później się do domu nagramy. Puszczamy. Tamten Wojtek, pierwszy może, wiesz? Ja wezmę tę kamerę i... W sumie, gdy byłem tu w Niemczech, to... Wszystko, Wojtek? No, zasad. I ten... jak to mówię, byłem... Raz film nagrałem na 20 km, później... Byłem w międzyczasie chyba też 3 razy tam tak plus minus nade mnie włożę za dużo po 20. A dzisiaj jest chyba 28 km. Tak, Wojtek, ile to może być? Będzie też tak po 30 już. Po 30, no. Po 30. Po 30 tu kolega mówi. No i dobrze, jedziemy, dogramy, jak przyszły. Przede wspomnimy o moich gołąbkach. Pozdrawiam wszystkich, także nieźle. Na razie. Witam jeszcze raz wszystkich, przedłużenie filmu. Przyjechałem na ogródek, jeszcze gołąbków nie ma. Byliśmy około 30 km. Tutaj jak był ten mój opiekun, ten kolega młody Wojtek. Doszła samiczka z lotu. Nie wiem czy gdzieś po ulicy chodziła, bo trochę dziwne. Tak cała zdrowa i tu nie brakuje 8 piórek. Ja daję to moje słynne cebulę, tak się gołębi nie pierzą, zadbany, fajny, czysty, ale ten mój gołąbek moim zdaniem chyba go tak nikt by nie skaleczył, bo nie ma ogona, to może powiedzieć jastrząb wyrwał, a co drugie to obrączka taka zgnieciona i ten gołąbek jest 416, także ona już u mnie nie zostanie, to chce, może je nabyć. Fajna samica i nic, nie brakuje, cała nic, ale ogona nie ma i obrączka spłoszczona. No, a po drugie się mówi, to swoje gołębi nie fale. Ja też, że ktoś powie, że ładna tam. Gdzieś tam poleciały, pokażą się, to się chwali. Ja mam te gołębi dużo, kto chce, to może nawet ode mnie, nie będę mówił ile, ale nawet połowę wziąć te gołębi, nawet i dzisiaj. Także mnie te gołębi nie potrzeba. Ja mam dużo, a... Na wspólne gołębiki się mi dają od 3 lat i myślę, że dalej będę dawał, tylko trzeba też uważać, gdzie się daje i tak dalej. No to koledzy hodowcy, jest pierwszy as z WG, Polish Majster, samiec. Ten samochód, może powiedzieć, bynajmniej co, ten go, może nie do końca, ale pierwszy as. Numer gołębia 9, 9 przyszedł na finale. Można powiedzieć, ich drużyna, bo jego drużyna samochód wygrał. Nie można powiedzieć, że on sam wygrał.
Mam też ten dziewiąty as i dziewiąty numer obrączki. I to jest samiec. O. On trafił do mnie. Trzymaj gąbkowi. Tam go ten figiel buko. Gąb się musi łamać, to jest gąb. Od dziadka numer gołębia. Trzymaj 9. No dziadko brązo, to będzie ważne. Tak, żeby tam nikt nie powiedział. A to drugie powiem, tak jak dzisiaj był przed finałem w Grecji. I co drugie, to można powiedzieć, taki kolega, czy jak to mówi, tam nie chce wiadomo. Bo nie będę mówił, ale sobie film obejrzyj, sobie twoje 17. Gołąb jest pierwszy i drugi. A kto, to byś wiedział, kto ze mną nawet rozmawiałeś. A się wycofałeś z tych gołębi 17. Także nie będę nic mówił. Ja tam się nie chwalę, moje gołębie wszystkie. Jakby nie te poszły, to by drugie poszły do Grecji. Wiesz, o kim mówię. Ja by się... No ale to... Każdy musi wiedzieć, nie każdy. W sumie... Ja mam tyle gołębi. Nie każdy, kto mówi, za skrzynki koli. No, a jeśli kto chce, lotowe mogę wszystko oddać. Od pierwszego do końca lotowych, połowę, znaczy tych z rozpłodu, połowę można zaś od lewej do środka. Można przyjechać przy mnie, brać po kolei. Nie to, że tu powiesz jakieś porosowane. Z lewej strony do prawej do środka jest to na przykład 60-80 z lewej wziąć, albo z prawej, z lewej 80. Bez wybierania wszystkie klece 80 z lewej, z prawej. Żeby nikt nie powiedział, że to łada odłoży. Ja mam tutaj ile gołębi i nie chwalę. U mnie każdy musi gąb lecieć. Ten co nie leci, albo wyników nie robi, czy co kupuje, czy przywoży. Bynajmniej muszę mieć dobre pochodzenie, a resztę mnie nic nie interesuje. O dobrych hodowców, a na papiery w ogóle nie patrzę. Tak jak teraz bym gadał, to takie, takie. Nie ma co chwalić, gołębie muszę lecieć. Rodowód nie leci, uwierzcie mi. No, także jak się mówi. Do mnie jeden mówił, u dziadka inne, są ode mnie z gomika, ten kolega co... Nie będę tu mówił, jeszcze raz się wspomnę, co 17 chciał wziąć. Wiadomo, się wycofał, może mu byli to drogę, może tego. Z tego gomika co. Nie będę gadał po jakich, co, ale... U mnie, uwierzcie, nie gołębie z lewej czy z prawej muszę lecieć. Takich u mnie gołębi nie ma. Dobra, także pozdrawiam. Dobry lot, to jest numer gołębia numer 9. Potem poniesz w tym u Kacpra. Kacper Mak u niego leciał. To jest pierwszy raz, to nie jest jakiś byle gąb. To jest najlepszy gąs. Nie to, że w Polsce. Ale można powiedzieć i no wiadomo, gołębie tam byli z całego świata. Także jest najlepszy gołąb. To mówię, tam nie wiem, tam nie będę tu czarował albo gadał. Ale myślę, że daje i Holendrzy, i Belgzy. Nie będę tu mówił nawet o tych naszych mistrzach. Od nas mistrze byli tam. To jest najlepszy gołąb. Także mistrze się schowali. A co drugie, o co powiedzieć, teraz byłem w Polsce. Także kolegów pozdrawiam. Tam u jednych byłem. Myśmy się koli napili, porozmawiali, wiadomo, Polacy są gościnne, co pierwsze, bez pytania, czy pytają co pijesz, kawa, czy herbata, czy kola, po prostu Niemca może pół dnia przesiedzieć i jak zapomni, to nawet się nie zapyta, czy chcesz wody się napić, a nie będę mówił już jakoś tam tak dalej, no. Ale to są Niemcy, Polacy są inne, Polacy są gościnne i no, jak się mówi, dużo kolegów nie odwiedziłem, do niektórych, wiadomo, telefon mój raz działał, raz nie działał, bo ja mam tam taki abonament dziwny, w ogóle się nie mogłem zadzwonić z mojego telefonu tam od brata czy od córki dzwoniłem. A i są moje gołębie, to nie będę gadał, bo będę ładnie się walił, ale wiadomo, kto widzi, kto słyszy, w tym jednym oddziele dwóch mistrzów Polski było, nie będę gadał po imieniu, nazwisku, jak to mówię. Nieważne kto leciał, ale
Moje gołębie w tym roku pokazały klasę i rynek nawaliły. A później nie powiedzą, dwóch mistrzów. A kto wie, kto moimi gołębiami leci, to jak się mówi. Nie jeden, nie dwóch, dwóch mistrzów Polski. A moje gołębie jedynki waliły. No. Ale to rok rokowi się nie równa. Jak się mówi, tak jak na tym dzisiaj w Grecji. Mój gołąb i ludzie, nie wiem ile tam gołębi było, nieważne, tam tak nie śledzę. Mnie ostatni wynik interesuje. Pierwszy gołąb, drugi gołąb w Grecji, mój, dzisiaj. A no tam nie będę tu się chwalił, później może wpiszę. Grecja, półfinału. Łada, gołąb. To jest też pierwszy raz, to nie tam, że jakiś on. Chcesz, możesz jego wziąć, ja tam, jak się mówi, spróbuję tam z dwa młode pochować. Samicę mu dałem, może jeszcze wylęgnę coś. Ja mam gołębi dosyć. Ale nie chcę pokazać młodych, chyba z 50 odłożyłem. Stary, brać wszystkie. O, jeszcze by poszedł, cholera jasna. Pozdrawiam, dobry lot.